No babka mnie zajebie, a nie chcę. Witam w odcinku Narcovlogs. Dzisiaj przedstawimy wam historię strasznego lasu tu oto tego. Straszne miejsce. Zapraszam. Chodź. W tym lesie były uprawiane szamańskie modły. Gdzieś tu w okolicach pewien szaman, odprawiając swoje rytuały, natrafił na niewiadomą moc, energię. Ta energia wiele razy była kultywowana, konsumowana w tym miejscu. Świadkowie mówią, że gdzieś tam dalej było trochę dziwne odgłosy i ruszanie. Jedni mówią, że po drugiej stronie torów... Pokaż kurwa tu. Takie piękne wysłał. Że po drugiej stronie toru było słychać dziwne rzeczy. Inni zaś mówią, że czuli się tutaj obserwowani. Kiedyś wówczas świadkom udało się nagrać to, jak słyszeli dziwny, śmieszny, znaczy nie śmieszny, tylko chichot, kurwa, śmiech słyszeli. Zaraz spróbujemy spotkać rolnika z tego miejsca i zapytamy się, czy on tu doświadczył jakichś rzeczy. Tutaj w tamtej widzimy człowieka. Halo! Dobry wieczór! Co wy tu robicie o tej porze? Szukamy strasznego historii tego miejsca. Wiecie, dlaczego nikt tu poza mną nie mieszka? Dlaczego? Najbliższy człowiek mieszka 3 km stąd. Kiedyś miałem tu dwa pola kukurydzy. Na tym, po lewej stronie. To jest z prawej. To jest lewa, moja lewa. No, dobra, no, pan mówi tutaj po lewej stronie miałem takie pole kukurydzy, 3-metrowe. Aha. I pewnego dnia leżałem sobie w łóżku i mam okno centralnie przy łóżku. Wydawało mi się, że coś tam porusza się w tym polu. Zresztą wtedy na obchód tego pola było ciemno, więc dużo nie widziałem, ale wszystko było w porządku. Następnego dnia rano, jak wstałem, też znowu poszedłem, widziałem wypalony kwadrat, na tak mniej więcej 4x4 metry. Wtedy stwierdziłem, że trzeba zakupić jakiegoś psa ochronnego, bo wydaje się to niebezpieczne. Postawiłem tam budę i przywiązałem psa. Miał długi łańcuch, więc raczej czułem się bezpieczny. Wtedy następnego dnia, jak wstałem, poszedłem na to pole, zobaczyć, czy wszystko jest ok. No i wtedy jak zobaczyłem te kości, przeraziłem się naprawdę, ale odwróciłem się w lewą stronę i wtedy zobaczyłem jakąś czarną postać. Średniego wzrostu, cała zakapturzana w czarnych dresowych spodniach i czarnej bluzie. Bałem się w sumie biec za nim i tak dalej, więc stałem tam cały czas w miejscu i zastanawiałem się, jak do tego doszło i kto to w ogóle jest. Najbliższy człowiek mieszkał 3 km, ja kupiłem ten dom właśnie z dala od takich tamten, ludzi, tamten. Dzieci i tak dalej. Chciałem mieć spokój po prostu. A w tym polu tu? Tak, tutaj w tym polu. Chodźmy teraz zobaczyć. Teraz to pole jest puste. O kurwa. To jest dokładnie ta sama postać. Halo! Idzie kurwa. Halo! Nie tak, kurwa, pojebie! Kurwa, patrzę, czy kamerka, czy ten działa. To jest ta sama postać. Co on tam odpierdala? Nie wiem. Pierwszy raz widzę coś takiego. Chodźcie, to sprawdź. Może wzywa wojsko swoje. Jakie kurwa wojsko? Jebusu. Masz światło? Ja mam. Mamy światło. No uciekliśmy kawałek. Jestem zesrany jak chuj. Słyszycie to? Co? Jakiś muzyka. Skąd ona dobiega? Ej kurwa. Wysiedzimy na naszą stronę. Zwiedamy! Nie, czekaj, nie możemy się bać. Nie możemy, spytamy się go, co chce od nas. Kim jesteś? Kim kurwa nie? Kurwa? Uciekliśmy. Bo on tam poszedł. Chciał nagrać, ale... Nie wiemy, co się tu dzieje. Idziemy zaraz do samochodu i zobaczymy. O! Kurwa! Ja pierdolę! Uciekliśmy w chuj. Jesteśmy już przy samochodzie. Jedziemy stąd, jutro wrócimy po bąka, bo no, do dzisiaj już nie.
trochę chujowe zachowanie, że go zostawiamy, ale on to robi w celach nauki. Thank you.